Hej, jak może wiecie, pojawiła się nowa paczka na serwer Tekita, a z nią oczywiście nowy problem. Jak mogłoby być inaczej? Już wam mówię, o co chodzi, tylko sobie tutaj wezmę. O, dobra, może być i tak. Już wam mówię, o co chodzi. Po uruchomieniu znowu mamy problem z jedną modyfikacją, a bardziej już nawet pluginem. Aby pozbyć się tego problemu, musimy wejść w moc, tym razem moc, i usunąć ten mod. Mod Nether Ores. To jest ten mod, który wprowadzał do netheru złoża, na przykład lapisu chyba i tam innych rzeczy. Usuwamy go. Launch. Uruchamia się serwer. Czekamy, aż się wszystko ładnie załaduje. Świat się stworzy. Dawaj szybciej, no. Dobra. Jeszcze jeden świat, bo tu się tworzy od razu świat netherowy. A, się trzy światy tworzą. Nether, in the end. I done. Jak widzimy, wszystko pięknie działa. Stopujemy. Za, czekamy. I aby uruchomić, potrzebujemy oczywiście technik launchera. Linki będą w opisie. I aby wejść na ten serwer, musimy zmienić wersję Tekita. Robimy to poprzez Options, Manual Build Selection. I tutaj musimy ustawić na 1.2.5, ponieważ już ten nowy Tekit pod serwer jest pod wersję 1.2.5, czyli będą dżungle i te wszystkie inne te. Ustawiamy ostatnią, w sumie którą chcemy. Klikamy OK i wchodzimy na serwer. I to by było na tyle. Jak coś, to piszcie w komentarzach, z chęcią pomogę. Się będę umiał oczywiście. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć, pa, czołem i na razie.